Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie posiedzenie Specjalnej Komisji Kultury i Sportu. Na zaproszenie pana Mirosława Kolba do Jastrzębia zjadą się zacni ludzie, między innymi prezes Polskiego Związku Tenisistowego, dlatego że otrzymaliśmy pismo, w którym jest mówione o tym, że w ramach strategii Ministerstwa Sportu powstaną ośrodki przygotowań olimpijskich w dyscyplinie tenis stołowy. W związku z tym, że uważam, że najlepsze warunki na Śląsku ma właśnie Jastrzębie Zdrój, jest szansa, żebyśmy to byli w stanie wykorzystać. Dlatego na przykład Komisja Kultury i Sportu podjęła te działania, żeby rozpocząć tematy rozmów, żeby przygotować się z możliwością właśnie uzyskania tego statutu ośrodka przygotowań olimpijskich. Będziemy Państwa na bieżąco informować, co się udało w tym temacie zrobić. Myślę, że na pewno i tą inicjatywę bardzo chętnie poprze pani prezydent miasta Jastrzębie Zdrój, pani Anna Hetman. Więc Górny Śląsk to tradycja przede wszystkim. Tutaj od wielu, wielu lat na Górnym Śląsku znajdują się najsilniejsze kluby w tenisie stołowym i odegrały one w Polsce, w polskim tenisie stołowym olbrzymią rolę. Przypomnę, jestem w tej chwili w Jastrzębiu, GKS Jastrzębie, wcześniej AZS Gliwice przez wiele lat zdobywał tytuły mistrza Polski. W tej drużynie miałem przyjemność występować i studiować na Politechnice Śląskiej, dlatego ziemia śląska jest dla mnie szczególnie droga i bliska. Mimo tego, że jestem w tej chwili w Warszawie, cały czas myślę o tym, żeby tu młodzież na Śląsku znalazła swoje miejsce do tego, by grać w tenisa stołowego i dlatego jest szczególnie popularny tenis stołowy właśnie na Śląsku i marzeniem moim jest, by tu w Jastrzębiu powstał ośrodek szkolenia młodzieży i najlepszych zawodników i by potem oni trafili do reprezentacji, a szczytem marzeń nas wszystkich jest, by stąd pojechali zawodnicy i zawodniczki na olimpiadę. Takie mam marzenia i do spełnienia tych marzeń potrzebny jest udział jeszcze innych ludzi dobrej woli. Mamy taką szansę, bo mamy piękną salę tutaj w Jastrzębiu, mamy obiekt, na którym można spać, jeść i grać w tenisa stołowego. I mam nadzieję, że przy pomocy Ministerstwa Sportu i władz samorządowych miasta Jastrzębia taki obiekt będzie tętnił życiem i młodzież tutaj z Jastrzębia będzie miała gdzie grać i wyruszy stąd w świat i będzie rozsławiać imię tego miasta. Dziękuję bardzo.